Cześć, pokażemy sobie na szybko, jak zainstalować ROSA. ROS, czyli Robot Operating System, to jest rzecz, która wymaga Ubuntu. Także w przypadku tego tutorialu będę to pokazywał na Ubuntu w wersji 16.04 i ROS, która do tego pasuje, czyli ROS Kinetic. Instalując sobie Linuxa, trzeba pamiętać, żeby to było wsparcie wieloletnie, czyli ogólnie wersje, które są co 2 lata. To będą tam 12, 14, 16, 18. Już wyszło Ubuntu w wersji 18. Ja sugeruję, żeby zawsze troszeczkę poczekać, zanim się instaluje najnowsze wersje. Dlatego pewnie za jakieś 3-4 miesiące będzie się można przestawić na Ubuntu w wersji 18. Ale jako, że jest kwiecień, czyli właśnie ten 0.4, w wersji 18, to trochę jest za wcześnie, żeby to pokazywać na wersji 18. Dlatego to jest Ubuntu wersja 16. Będziemy instalować ROS Kinetic. ROSy są podpięte do określonej wersji Ubuntu. Więc załóżmy, że będę to robił od startu, żebyśmy nie oszukiwali. ROS 16.04, jeżeli sobie wpiszę w Google, to mi pokaże ROSa pasującego do wersji Ubuntu 16.04. Ogólnie jest to strona pokazująca instalację na Ubuntu. Musimy mieć Ubuntu w wersji AMD 64. Formalnie nic nam nie broni, żeby mieć inne. Można ROSa zainstalować na w ogóle zupełnie innych urządzeniach. Standardowo jest to Ubuntu, standardowo jest to Ubuntu w wersji długiej te. I do takiej będziemy instalować. Więc tak, pierwsze co, no to po kolei ten tutorial pokazuje, co tu będziemy robić, dlatego ja to po prostu na szybko z Wami przejdę, ale będziemy sobie kopiować takie rzeczy do terminalu. Ja także zaznaczam to pierwsze, kopiuję, teraz naciskam Ctrl-Alt-T, żeby otworzyć konsolę i w tej konsoli wrzucam tą komendę. Tu muszę podać hasło, to jest Franek 1516, jak macie inne hasło, to je zmieńcie. Ok. Dobry, to rzadziek oczywiście był. Dobra, teraz będziemy to rzucać jeszcze tak zwany key server. To są rzeczy pozwalające na to, żeby Ubuntu mogło ściągać instalacje automatycznie z innych źródeł niż standardowe źródła Ubuntu. No i wreszcie zrobimy update. Ten update pobierze wszystkie dostępne aktualizacje, ewentualnie w ogóle programy dostępne do ściągnięcia. I nam właśnie o to chodzi, żeby Ubuntu odnalazło także ROSa. I to jest idealnie robić na kablu. Ja teraz jestem podpięty pod Wi-Fi. Lanusz, jakiś kabel znajdę u siebie. Dlatego, że ogólnie ta instalacja jest bardzo duża. Będziemy sobie instalować coś, co będzie miało ponad giga. W związku z tym dobrze jest mieć komputer podpięty kablem. Jeśli oczywiście macie taką możliwość. Ok. No i właśnie będziemy ściągać rekomendowaną wersję ROSa, to znaczy ROS plus parę fajnych programów związanych z ROSem, takich jak Arvis, RQT, różnego typu biblioteki. Początkującym proponuję tą wersję. Po prostu najwięcej rzeczy już jest zainstalowanych i wtedy jest najmniej negatywnych niespodzianek, że coś nie działa. Oczywiście jest to gigant. Tu na pewnym momencie powinno pokazać, jaki to jest wielkości. Ale widzę, że coś jeszcze mi brakuje. Możliwe, że to już jest zainstalowane. Ale tak, to byśmy mieli w tym momencie długą listę informacji o tym, że się instaluje. Teraz, żeby sprawdzić, czy instalacja się powiodła, moglibyśmy zobaczyć, co się dzieje po naciśnięciu ROS. Są tutaj różnego typu programy, ale jeszcze sobie poustawiamy dalej rzeczy. Więc jedna z tych rzeczy to jest tutaj inicjalizacja. Zrobimy sobie rozdeb init. Teraz mamy hasło rozdeb update. I to są dodatkowe rzeczy związane, zdaje się, z Pythonem, które też nam to ściągać. No, teraz sobie ściągamy jakieś tam różnego typu update'y, tym razem do Pythonowych wersji ROS.
Teraz za chwilę będziemy edytować plik o nazwie bashrc. Bashrc to jest plik, który automatycznie uruchamia się po każdym otwarciu konsoli, czyli po naciśnięciu właśnie tego Ctrl-Alt-T, ewentualnie tutaj naciśnięciu. Wszystkie rzeczy z tego pliku zostają uruchamiane. Także to, co ta komenda robi, to znaczy echo source, coś tam do bashrc, dorzuca nam linijkę source opt ROS kinetic setup bash do pliku bashrc na samym końcu. Można to zrobić tak ręcznie, to znaczy właśnie można tak po prostu sobie dorzucić, ale ja wolę ręcznie edytować ten plik, dlatego że jak będziecie trochę więcej pracować z Ubuntu, to w tym bashrc pojawi się wiele jakichś waszych różnych udogodnień i dobrze mieć kontrolę nad tym, co tam się dzieje. Dobra. Dlatego otworzę sobie ten plik geditem, wpisując, to znaczy muszę być w swoim głównym oknie, to znaczy PWD, muszę być u mnie, to jest Home Igor w głównym katalogu i tu będę edytował plik bashrc, czyli gedit.bashrc. No i w pliku gedit.bashrc jest wiele różnych rzeczy. Dla przykładu ja mam tutaj sobie dorzucony taki alias no w moim przypadku zastępuje taką długą komendę, taką krótką komendą i właśnie dlatego dobrze mieć ten plik, tylko sobie ręcznie edytować. Ręcznie zaedytujemy, to znaczy dorzucimy tą komendę source opt ros kinetic setup bash tutaj. Ja po prostu kopiuję Ctrl V i mam skopiowane source na sam koniec. To sobie saveuję i teraz mogę z tego wyjść i tak nawet może zróbmy. Normalnie po każdym otwarciu konsoli, czyli jak ja teraz nacisnę Ctrl-Alt-T i otworzę nową konsolę, to już ten plik bashrc zostanie sorcowany. To znaczy on zostanie uruchomiony i zmiany jakieś tam środowiskowe, takie rzeczy będą już w tym terminalu aktywne. Ale jeżeli mamy jakiś otwarty terminal, ten stary, i zaedytowaliśmy bashrc, to te zmiany jeszcze nie mają miejsca. Dlatego trzeba wpisać source.bashrc i teraz już te zmiany są aktywne. Oni to piszą ze znakiem tilde slash. Tilde slash zastępuje nam katalog domowy. To znaczy jak ja zrobię cd tilde, to przejdę do katalogu domowego. No powiedzmy sobie przejdę do downloads. Jestem w katalogu downloads i zrobię cd tilde, to jestem w katalogu domowym. To takie info, które może się Wam kiedyś przydać. OK. Czyli teraz mamy ten Optros Kinetic Setup Bash. I co to nam daje? No więc mamy teraz komendę. Milion komend się zrobiło. Tak jak wcześniej mieliśmy przy ROSie, tylko tam 5 komend na krzyż, to po dorzuceniu takiego do bashrc i poprzez sercowanie tego pliku, nagle tych ROSów się zrobiło całą masę. Najważniejszych z nich to w przypadku takich komputerów samodzielnych to jest ROS Core. I to polecam Wam sprawdzić. Ja na tym skończę ten tutorial, później sobie powiemy o stworzeniu Catkin Workspace, ale jeżeli ROS Core Wam zadziała, to znaczy, że zainstalowaliście ROSa. Jeśli Wam nie zadziała, no to są jakieś błędy. Może kiedyś zrobię jakiś tutorial o wykrywaniu takich błędów, ale musi Wam zadziałać ROS Core. I teraz standardowo, jeżeli nic tam nie ustawiliście, to pojawią się takie rzeczy automatycznie. I to jest uruchomiony ROS Core, czyli serwer ROSa najważniejszy. Więc to powinno się u Was zakończyć sukcesem. Jeśli tak, to gratuluję. Jak nie, to jeszcze coś jest nieustawione. Może właśnie nie macie dorzucone w pliku bashrc, może czegoś nie zainstalowaliście. Dobra, ja dziękuję za wysłuchanie.